EWTN Polska, Szczepan Bartoszko, a w moim studiu goszczę księdza Rafała Główczyńskiego. Szczęść Boże. Znanego jako ksiądz pod pseudonimem Ksiądz Osiedla oraz z tego, że aktywnie działa na mediach społecznościowych. Dziękuję Ci bardzo, że przyjąłeś zaproszenie naszego studia. Ja też bardzo dziękuję za zaproszenie. Chciałbym zapytać Cię przede wszystkim, jak to się stało, że zacząłeś się w ogóle tym zajmować? Więc to są takie pozostałości po pandemii. Ja tego nie planowałem, ja tego nie chciałem. Ale jak była pandemia, to uczyłem wtedy w technikum mechanicznym. No i był wielki post. No i szukałem w internecie jakieś rekolekcje dla młodzieży, które by trafiły do moich uczniów. A to było takie wspaniałe technikum, gdzie moi uczniowie byli bardzo niezwykli. No i też trochę znałem ich mentalność już po kilku latach. Więc przeglądając różne filmiki, no wiedziałem, że no ten jest pobożny, ten jest dobry, ale tak do moich uczniów to raczej tak może nie do końca przemówić. No i szukałem jakichś tam innych jeszcze treści, prosiłem różnych księży, każdy mówił, że jakoś no nie może z różnych powodów. No i w międzyczasie moja uczennica dodała takiej grupy na Facebooku młodzieżowej o piciu alkoholi. No i tam się, jak zostałem jej członkiem, to poznałem tematykę młodzieżową, taką obecną, jeżeli chodzi o trunki. Napisałem, szczęść Boże, jestem księdzem, nie jestem może ekspertem, jeżeli chodzi o spożywanie tych napojów, ale gdybyście chcieli, żeby za was się pomodlić albo pogadać, dajcie znać. Oni się tam porozpisywali, potem zaproponowałem, że może byście odpowiedzieli na 3 pytania. Dlaczego już nie wierzysz? Co w życiu boli? Co daje szczęście? To potem może z tego zrobimy jakieś rekolekcje internetowe. No i bardzo, bardzo, bardzo się pootwierali, bardzo pomogli. No i tak powstały pierwsze nagrywki. Czyli de facto wszedłeś jakby w jaskinię lwa. Wszedłeś po prostu w miejsce, gdzie na pewno nikt się ciebie nie spodziewał. I gdzie nie spodziewałbyś się tego, że jest zgłoszone słowo. I w związku z tym wszedłeś, wybadałeś teren i na podstawie tego zrobiłeś kontrrekolekcję tak naprawdę. Tak, no ja mam tak, że naprawdę non stop sobie powtarzam, nie po to się modlisz, żeby się stresować, a jednocześnie naprawdę wierzę, że Pan Bóg działa w moim życiu na różne sposoby i to już było przed seminarium i to było w trakcie seminarium. Był taki moment, że ja w ogóle miałem takie myśli, że będę księdzem misjonarzem, no bo u mnie w seminarium był taki genialny dział reklamy. Oni tam mówili, jak gdzieś chcesz pojechać, to tam pojedziesz. Chcesz być misjonarzem? Będziesz. Ja tam mówię, może Korea? On mówi, jasne, potem Meksyk, no pewnie pojedziesz. No i mało tego, jeszcze w ogóle wysyłali mnie do Hiszpanii, tam byłem w Madrycie, w Barcelonie, na jakichś kursach językowych. No ale na koniec powiedzieli, że ci, którzy chcą jechać na misję, niech napiszą podania, no to tam pojadą. I taki mój kumpel ksiądz napisał podanie, że chce być misjonarzem w Zambii. Ja napisałem tak ogólnie, że księży w Polsce jest dużo, więc na pewno sobie tu bez mnie poradzicie. Więc ja pojadę do Madrytu, tak jak to mniej więcej było ustalane. Douczę się jeszcze języka i potem pojadę właśnie gdzieś do Ameryki Południowej i oni okej. No i potem wyczytywali, kto gdzie idzie i było ksiądz Artur Zambia, wtedy ja w sercu Madryt, a oni do mnie ksiądz Rafał Elbląg. Ja mówię, to nie jest Hiszpania, ale moi kumple, zobacz, będziesz miał życie jak w Madrycie, tyle że w Elblągu. Ale jak trochę ochłonąłem, to zauważyłem, że jednak no, przez większą część mojej młodości mieszkałem na Żoliborzu w Warszawie, na ulicy Elbląskiej. Zostałem księdzem przez to, że trafiłem na pielgrzymkę do Częstochowy. No, moja pierwsza parafia to był Elbląg, ulica Częstochowska 28, więc tak prywatnie rozeznałem to, że Bóg mówi mi, Rafał, z Madrytem trochę się nie zrozumieliśmy, ale zobaczysz, w tym wszystkim będzie jakiś sens. No i przyjąłem takie nastawienie, okej, gdzieś tam się wszystko może jakoś tam poukłada. No i ten internet dla mnie jest jakimś takim kolejnym, takim delikatnym pchnięciem Pana Boga, Rafał, trochę w tą stronę i zobaczysz, będzie dobrze. No i co jakiś czas mam takie tchnienia, można powiedzieć, tak ciężko to jakoś opisać słowami, ale takie jakieś myśli, że idź tam, bo zobaczysz, coś będzie takiego dobrego, Bożego. Jest to dosyć nietypowe, bo myślę, że bardziej demotywujące to byś jak usłyszał, nie wiem, Sosnowiec, Radom, nie? Bytom, nie? No. Bóg jest działa, ale czasami.
Dobrze, powiedz mi w takim razie, może jakbyś mógł przybliżyć w ogóle, bo teraz jesteśmy świeżo po spotkaniu w sprawie TikToka, między innymi TikToka, no to jest medium, które podejrzewam, że naszym widzom jest znacznie mniej znane niż jakiekolwiek z innych pozostałych, na których można by cię zobaczyć. Czy mógłbyś pokrótce opowiedzieć naszym widzom, czym jest w ogóle TikTok i w jaki sposób to mniej więcej działa? No TikTok, jak to mówią fachowcy, to jest taka aplikacja, która zhakowała ludzki mózg, tak już mówiąc bardzo ogólnie. Większość filmów na YouTubie widzowie oglądają tak do mniej więcej 30 sekund. Rzeczywiście tak jest. Twórca, który coś rzuca, widzi, ile tam poszczególnych części filmików oglądają ludzie i rzeczywiście bardzo dużo osób coś sobie kliknie, kawałek obejrzy i przełączy. No i TikTok zauważył, czy twórcy TikToka zauważyli ten mechanizm, no i powstała aplikacja, gdzie każdy, kto chce, może wrzucić właśnie jakieś takie nagranie do 15-30 sekund. Tak było na początku, teraz to się rozwinęło. Ale dzięki temu rzeczywiście powstała aplikacja, gdzie każdy może coś wrzucić, no ale też każdy, kto to przegląda, ma to, co chce. Czyli krótkie nagrania na dowolne tematy. Algorytm niestety jest tak skuteczny, że potrafi widza bardzo mocno wciągnąć, więc to jest strasznie wciągające dla młodych ludzi. No i też do tego stopnia doszło, że wszystkie inne duże media społecznościowe zaczęły się tiktokizować. Tak jest nowe określenie, czyli YouTube ma shortsy, to jest właśnie efekt tego, że powstał TikTok, rolki są na Instagramie, każdy chce wykorzystać ten fenomen, którym jest TikTok. No i realia są takie, że w kościele jak się robi jakieś spotkanie dla młodzieży, to przyjdzie 15-20 osób, a jak się coś rzuci do TikToka, no ma się naprawdę bardzo, bardzo dużą grupę odbiorców, do której naprawdę można dotrzeć, bo algorytm jest ogólnie taki, że jeżeli coś przyciąga czyjąś uwagę, czy gdzieś tam z algorytmu wynika, że jest to coś dla widzów interesującego, to może bardzo, bardzo szeroko gdzieś tam się rozejść, nawet na kilka milionów wyświetleń, nawet jeżeli nie ma się zbyt wielu obserwujących. Okej, czy masz w takim razie takie doświadczenie, że nie wiem, że informowałeś o jakichś swoich działaniach, czy takich realnych na ziemi, ale informowałeś przez TikToka i dzięki temu uzyskiwałeś lepszą obecność, znaczy większą obecność ludzi na miejscu spotkania? Tak, aczkolwiek to jest takie mocno rozproszone, bo jednak no, TikTok jest ogólnopolski, więc globalny, więc nawet jeżeli coś ma na TikToku tam, nie wiem, 100 tysięcy wyświetleń, to nie znaczy, że oni są wszyscy koło mnie. Więc nawet jeżeli gdzieś wrzucam jakieś zaproszenia, dzisiaj wrzuciłem na pielgrzymkę godzinę temu, ma już ponad 10 tysięcy wyświetleń, ale na ile to się przełoży, to nie wiem. Chociaż w ubiegłym roku na pielgrzymce osoby mówiły mi, przeksiędza, jestem tu, bo oglądam księdza na TikToku. Robię imprezy pod mostem i też ludzie podchodzą przez księdza, nie przez TikToka. Także jest naprawdę to jakieś takie konkretne przełożenie. Oczywiście nieproporcjonalne w takim sensie, że jak filmik ma tam, nie wiem, kilkadziesiąt tysięcy wyświetleń, to przyjdzie parę, ale i tak jest to dużo więcej niż bym tak normalnie gdzieś tam w parafii ogłosił, że jest jakieś spotkanie albo jakaś tam inicjatywa, na którą serdecznie jakoś tam zapraszam. Do imprezy pod mostem wrócimy jeszcze, bo to chciałbym zapytać, ale mam takie pytanie, czy ten image księdza z osiedla to jest jakby wytworzony w trakcie, czy rzeczywiście byłeś takim ziomalem w bluzie, po krzepakach, sprejujących ścianę, wiesz? Znaczy nie, żeby nie było, jakoś tam szczególnie nigdy nie obuzowałem, ale no też jakbym, no wychowywany na osiedlu na Żoliborzu, no to też dożyłem tak jak, tak powiem, lokalsi. Z tym, że też jakby w swoim stylu, bo nas dosyć szybko powstały takie dwie ekipy, jedna taka mocno używkująca i druga, w której ja byłem, która zauważyła, że na Żoliborzu są dawne jednostki wojskowe, forty, więc kiedy ktoś tam szedł coś tam pić, to my się z kumplami sobie tam skakali przez jakieś tam mury, wchodzili na jakieś budowy. Ogólnie było super do momentu, aż w końcu weszliśmy na Cytadelę Warszawską. To już jest taka duża jednostka na Żoliborzu, gdzie są realnie stacjonujący żołnierze. No i mieliśmy bardzo niemądry pomysł rzucać kamieniami w strażnika z karabinem i uciekać. To naprawdę nie było mądre, ale no raz rzuciliśmy, no i on nie został trafiony, ale się zorientował, jakiś tam alarm podniósł, jednak ci żołnierze byli wszędzie. No i to był taki pierwszy raz, w sumie jedyny, kiedy policja odwiozła do domu, tam w wieku chyba 12-13 lat, może trochę mniej, nie pamiętam, ale
to potem też trochę wpłynęło na moje wychodzenie, bo moja mama, jak szedłem do domu, powiedziałem: cześć mama, a po mnie policjant. To był taki moment dzieciństwa, który pamiętam, nie wchodząc w szczegóły. Okej, okay, ale teraz już nie polecasz rzucania kamieniami. Tak, to naprawdę zauważyłem, że wchodzenie na jednostki wojskowe, gdzie są ludzie z karabinami i rzucanie w nich kamieniami, to naprawdę nie jest dobry pomysł. To mogę doświadczyć. Grunt, że Pawłow zadziałał. Że nie powtarzasz takich numerów. Dobrze, to przejdźmy w takim razie do tych imprez pomocnych. Co to jest w ogóle inicjatywa? Bo to brzmi jak jakaś patologiczna impreza. To jest taki właśnie kolejny moment, kiedy coś tam jakoś tam tknęło. W takim znaczeniu, że robiliśmy jakieś takie tańce w ramach tam spotkania popielgrzymkowego, czy właśnie przedpielgrzymkowego, pod koloną Zygmunta. No i tam rzeczywiście wzięliśmy głośnik, bawiło się kilkadziesiąt osób, no ale było tak miło. W sensie, że podeszły osoby te, które gdzieś tam rzeczywiście są na bieżąco, z tymi jakimiś tam mediami pielgrzymkowymi. I tak trochę brakowałem patologii. Tak wszystkim mówiłem: słuchajcie, no super, ale tak to spokojnie. W sensie nikt jakiś nawalony, nikt tam... Nie rzuca kamieniami. No i mówię: słuchajcie, no jest super, jest świetnie, ale następny raz robimy ta schodkę. Schodki w Warszawie to jest taka impreza, no typowo imprezowa. Obecnie to jest tam, nie wiem, kilka różnych barów, które są tak skumulowane na dosyć małej przestrzeni. Oprócz tego jest wybrzeże, gdzie mnóstwo młodych ludzi siedzi. Są tysiące. W sumie tam są tysiące młodych osób na, nie wiem, tam 2 kilometrach. Co robią? Rozmawiają, no ale przede wszystkim spędzają wieczór przy różnego rodzaju umilaczach. Bardzo, bardzo, bardzo różnych umilaczach. No ale była Wigilia Zesłania Ducha Świętego. No i tak sobie myślę, w sumie, że w parafii umie taką ładną kościelną robi taki ksiądz, z którym jestem na parafii. I on się tam super zaangażował, to w sumie wszystko super szło. Tak stwierdziłem, że jakoś tam za bardzo potrzebny nie jestem. Więc tam rzuciłem hasło tym swoim, to chodźcie, zrobimy taką to wigilię patologiczną, to się dla patologii. Zresztą przesadzam. No dla tych, którzy będą chcieli pod mostem. I rzeczywiście tak było, że na tą kościelą w sumie się wyrobiłem, bo ona była tam do godziny 22, a od 23 tam rozstawiliśmy jakieś głośniki. No i było mega. Takie znaczenie, że mnóstwo jakoś tam rozmaitych ludzi się przewijało. Ale co tam robiliście? W sensie, z tą muzyką opuszczaliście? Tak, no to jest bardzo prozaiczne, bo po prostu pod most się wchodzi z takim dużym głośnikiem, specjalnie musiałem go kupić, z JBL-a. No i normalnie, szczęść Boże, ksiądz Rafał, no tam krzyki, tak, jasne, mówię, nie, no jestem naprawdę księdzem, ktoś chce tam legitymację, tam do pokazywania legitymacji. Słuchajcie, kto ma ochotę, zapraszamy na imprezę. No i tam wtedy Belgika, Polonez, potem jakieś takie piosenki typowo, że tak mówię, imprezowe, przeplatane jakimiś takimi ewangelizacyjnymi co jakiś czas. I no i na koniec modlitwa i błogosławieństwo. I na koniec tej pierwszej imprezy, która miała być taka w sumie jednorazowa, podszedł do mnie taki nawalony koleś i mówi: ksiądz, wpisz adres parafii, ja jutro będę u ciebie na mszę. Więc to dawaj. I mu wpisałem. No i potem była ta niedziela Zesłania Ducha Świętego. Oczywiście impreza skończyła się tam koło 3:00. Zanim dojechałem, to była 5:00, 7:30, tam do konfesjonału i cały dzień kazań. Tam śmiernie, nie wiem, kazania chyba 8:30, potem 9:00. No i potem msza o 18:00. Ja zaczynam czytać Ewangelię i widzę, drzwi od kościoła się otwierają i wchodzi taki dwóch ziemeczków z pod mostem, tam macha. Alleluja, chłopaki przyszli. No i po mszy mówią: ksiądz, gdybyś chciał takie imprezy robić częściej, to my pomożemy. Ja mówię: no to robimy. I rzeczywiście powstała taka ekipa z Podmostu, która co tydzień, jak tylko jestem w Warszawie, robi imprezy pod mostem. No nie bywa, rozumiem, że to są imprezy o suchym pysku. Znaczy ja tak, ale generalnie no tam jest wszystko na miejscu, nie? Także no, klimatyzowana sala, rewelacyjnie, miejsca dla każdego mnóstwo, rezerwacji nie trzeba, kto chce to wchodzi. I rzeczywiście są takie duże imprezy, nie? W sensie tam bywają te różne momenty, ale no tam potrafi być nawet ponad 100 osób, nawet czasami może kilkaset przy jakimś takim większym tańcu. I naprawdę pełna kultura, ale z drugiej strony, no ja widzę, większość, że tam nie wierzy, że jestem księdzem, wtedy w ogóle pomaga TikTok, jak mówię, jestem księdzem, ta, jasna, ale ktoś tam mówi: nie, on ma TikToka, ta, pokaż. I to ludzie naprawdę dzięki TikTokowi dopiero wierzą, że jestem księdzem. Zauważyłem, legitymacja, tak ludzi nie przekonuje, legitymacja księdza, bo każdy ksiądz taką ma z podpisem, naklejkami. Nie wszyscy wiedzą, że księża mają legitymację. Otóż to, więc to działa do
średnio, ale TikTok, o ja, to ty rzeczywiście, ja przecież gadam ci któryś raz, że jest oka jazda. Ale potem potrafi być ostro, nie? W takim zaczeniu, że a ty, a może mi pogadasz, nie? Już i tam miałem spowiedź, jakieś tam rozmowy na jakieś takie trudne tematy, ktoś pytał, czy może ochrzcić dziecko u mnie w parafii, bo gdzieś tam u siebie nie może się jakoś dogadać. Więc no, to jest naprawdę dla mnie takie bardzo owocne, w takim zaczeniu, że ja widzę, że ta imprezka jest super wabik, nie? Bo tam nie ma jakiegoś niczego wymagającego intelektualnie. Głośnik, muzyka, ktoś nawalony, po prostu świetnie się bawi. Ktoś lekko trzeźwy, też super, ale właśnie to, że ja tam jestem, no, powoduje, że właśnie oni pewnie będą mówią, a ty księdzu, a możemy coś chwilę? Więc naprawdę ja widzę w tym mnóstwo dobrego, a tym bardziej to, o czym mówiłem, nie? Że jakby tego nie planowałem, pojawili się melanżownicy, którzy powiedzieli, my pomożemy, my zajmę takim właśnie delikatnym znakiem od Boga, Rafał, teraz jeszcze tam cię nie było, to teraz to rób. No i robimy. Wiesz co, dla mnie to jest bardzo dla mnie to jest bardzo biblijne, wbrew temu, co pewnie wiele osób może sobie o tym myśleć. To jest rzeczywiście wyjście do ludzi, do tego brudu, w którym żyją, nie? I to jest rzeczywiście bardzo tego. Ja miałem dużo takich głupich pomysłów z wychodzeniem od tego i nawet zacząłem je tam realizować. To już mi szło z tym i dlatego jestem... No jestem w pewien sposób zbudowany tym, co mówisz, w pewien sposób w ogóle jestem zbudowany tym, co mówisz, bo ty zresztą to, i to jeszcze przynosi takie dosyć wymierne owoce, tak mówisz, jak goście, którzy po pijaku deklarują coś i przychodzą, to jest naprawdę, wszyscy ludzie, którzy widzieli pijanych ludzi, co gadają po pijaku, to zawsze mają świadomość, że to jest gadanie człowieka po pijaku, to nie ma w co wierzyć, ale to nie masz takiej, wiesz, obawy, że przyjdzie ci, wiesz, ktoś i popatrzy i się nie zgorszy, bo tym się nie da zgorszyć, nie? Tym się można oburzyć najwyżej. Położny człowiek się tu nie zgorszy, ale możesz tym takim czymś oburzyć i wiesz, i będzie właśnie, wiesz, nie wiem, no truł po prostu, wiesz, to wszystko tego. Zresztą ja powiem, że nawet znasz takie osoby, które to robią. No widzę po twoim uśmiechu, że wiesz, klakierzy, kurczę, prawilności są wszędzie, nie? Tak, znaczy, nie wiem, takie naprawdę podejście, o którym już mówiłem, nie? Że jak się modlę i to gdzieś tam się jakoś zaczyna dziać w takim kontekście, że nagle coś mnie tknie, są owoce, to naprawdę mam duży luz, nie? Więc ja mam pełne spektrum reakcji. Są tacy, którzy mówią ekstra, są tacy, że ja odwalam, że ja w ogóle deprawuję młodzież, bo przynajmniej tam oblokują, no bo rzeczywiście tam stoją sobie, robią różne rzeczy, że ja gdzieś tam w ogóle prowokuję, wiem do czego. Ale nie, no, mam mnóstwo takich różnych skrajnych jakichś tam odbiorców, ale no, dla mnie to jest takie też biblijne, nie? Ja naprawdę mam takie nastawienie, że no jeżeli Bóg coś powiedział, nie? W sensie przez Słowo Boże, że apostołowie w większości kiepsko skończyli tak po ludzku, nie? Ja to tylko zabili, powieścili, a to coś tam. No to ja mam takie nastawienie, że no prawdopodobnie ja też jakoś tam przyjemnie nie skończę, nie? Ale też to, co mówi Jezusowi, nie? Że gdzieś tam właśnie do cudzołóżników, do celników, temu też tam ci świętobliwi mówili, do celnika, do grzesznika poszedł w gościnę. No tak, no poszedł do grzesznika i tam rzeczywiście był, ale rzeczywiście tam się działo wielkie rzeczy. Więc dla mnie to jest takie, no po prostu Jezus tak szedł, to dla mnie to jest, no to ty też taki, nie? Bo tu zostałeś księdzem, żeby no gdzieś tam w tym, ty jesteś w stanie go naśladować, więc no ja mam taki duży pokój wewnętrzny, nie? W takim znaczeniu, że robię akurat to, czy tam wiele innych rzeczy, z takim nastawieniem, że Pan Jezus powiedział, Pan Jezus tak robił, no to robię, a czy komuś się podoba, czy nie, no to było. Okej, dobra, a to pójdę krok dalej, nie? Bo to ja rozumiem jeszcze, tak głupie gadanie, to co można nie słuchać, nie? Ale a co, czy spotkałeś się z tym, żeby jakaś hierarchia kościelna na przykład na to patrzyła krzywo, nie? Nie, właśnie to jest też takie czasami budowanie napięcia, przynajmniej gdzieś tam wśród niektórych, że na pewno o ciebie to tam gnębią. Nie, no oficjalnie mogę powiedzieć, że w 100% nie spotkałem się z jakichś ze strony hierarchów, z jakichś tam, nie wiem, jakimiś ograniczeniami. Mało tego, ja na to jestem otwarty. Zacznę takim, że naprawdę wierzę, że Pan Bóg działa przez hierarchów i także przez moich przełożonych, więc gdyby mój ksiądz prowincjał, bo tak nie, mam po prostu taka hierarchia, bo jestem zakonnikiem, powiedział, Rafał, koniec, nie mam absolutnie żadnego problemu z tym, żeby po prostu skończyć to wszystko w ciągu jednego dnia. Wielu gdzieś tam świętych tak właśnie robiło, że jak mi powiedział Kościół, nie rób, to
choć nie wiadomo, jak to dobrze wyglądało z zewnątrz, tego nie robili. Więc ja, gdyby mi ktoś coś powiedział koniec, to zastopował. Oczywiście powiedziałbym swoją opinię, ale gdyby powiedzieli, że nie, naprawdę bym zaufał, okej, w takim razie to nie jest droga. Ale no, do tej pory raczej wszyscy są tacy pozytywni. Byłem na jakichś tam spotkaniach, gdzieś zapraszany i byli księża biskupi, to mówili, dobre jest to, co robisz. Więc na razie pod tym względem spotykam naprawdę dużo, dużo otwartości. Super. Powiedz mi, skąd pomysły takie nasze na te filmy TikTokowe? No bo to jest, wiesz, jak, ja nawet nie mam, wiesz, ja kiedyś próbowałem się przyjrzeć temu narzędziu, nie? I to tam była taka abstrakcja dla mnie, w sensie, wiesz, to jest od sasa do lasa. I potem zacząłem, oczywiście zaczęło się kreować pewnego rodzaju sposoby i style. Zaczęło mi się to w jakiś sposób jawić. Niektórzy zaczęli to wykorzystywać na przykład do sprzedawania jakichś protipów, nie? Nawet do edytowania filmów, do nagrywania dźwięku, czy coś takiego. Robię takie mini tutoriale, gdzie po prostu w 7 sekund, które można sobie 200 razy obejrzeć po prostu, żeby na tym nadążyć. Natomiast jakby przekazywanie treści, to mi się od razu to kojarzy z tym, że ja sobie muszę przygotować, to musi być jakaś, wiesz, jakaś sceneria, jakiś film, a tutaj nagle, kurde, 7 sekund, to wszystko to jak to wepchnąć, to 7 sekund ja przesadziłem. Chociaż niekoniecznie, bo w niektórych, nie wiem, czy pamiętasz, było jeszcze kiedyś dawniej, przed TikTokiem było coś takiego jak Vine, było takie medium, które polegało na tym, że wprost 7 sekund i koniec. A się nazywało chyba Vine, czy a może Snapchat? Nie Snapchat. Snapchat to jest to, że to nam jednorazowo rzeczy okay. Wysyłać, ale było takie na V, wie pan, jak to się nazywało to medium. I tam były po prostu tylko filmy 7-sekundowe i to się jakoś tak wypuchło i zgasło. I ja nagle patrzę, to nie jest to samo, to jest w ogóle idea. I nagle, wiesz, swój nowy ten. No ale wrócę do pytania, skąd bierzesz, wiesz, pomysł, żeby to skonstruować w taki sposób, że dzięki temu to, wiesz, ma jakiś zasięg, a nie jest tylko, nie wygląda to, wiesz, że sobie jakiś dorosły facet spajacuje przed telefonem, no. Nie, to przyznaję, jest młodzież, nie? W takim znaczeniu, że ja już jestem starszym człowiekiem, 8-4 roczniku urodzenia, więc ja mam ogólnie tak, że ja mam TikToka, ale też YouTube'a. Jakby dla mnie YouTube jest takim miejscem, gdzie generalnie jakby czuję się swobodnie w takim znaczeniu, że tam mam więcej czasu, jest więcej tak jak ja chcę. A jeżeli chodzi o TikToka, to 80% to jest po prostu tak, że młodzież mówi mi, proszę księdza, trzeba stawać. Proszę księdza, ręka w górę. Proszę księdza, ręka w dół. I potem ja sobie sam patrzę z tego TikToka, o, to zrobiłem. O, ciekawie. Więc tutaj naprawdę, tu się czuję osobiście też jakiś taki niekompetentny. Tu naprawdę trzeba być z młodszego pokolenia. I to oni sobie gdzieś tam, właśnie tylko jednak głównie taka Marysia, która mi tam pomaga właśnie jeszcze też przy montażu. Ona gdzieś tam szykuje jakieś takie inspiracje. Ona ma też taką dobrą zdolność asymilacji, w sensie, że dużo na TikToku się robi, jakby nawiązując do czyjejś tam twórczości, więc ona widzi, o, ktoś tam wykorzystał taki fajny jakiś tam efekt, jakieś przejście i potem do tego mówi, a to można by to biblijnie jakoś tak przekazać. Więc sporo takich filmików, które gdzieś tam mają taki charakter biblijny i takie są krótkie właśnie z jakimiś tam przejściami, to są tak jakby ochrzczone wersje jakiegoś takiegoś innego filmiku, który był, nie wiem, na przykład, nie wiem, o strzeleniu psów albo coś tam, nie, bo to czasami gdzieś tam jest takie przełożenie. Ale to, no, to młodzi, to już młodsi po prostu ogarniają i bez młodszych tutaj to byłoby ciężko. Masz jakiś cel z tym związany? Znaczy, z TikTokiem może nie, ale taki ogólny, jakby, że chciałbym pomagać ludziom, którzy chcą coś robić z młodzieżą. W takim znaczeniu, że no zwłaszcza z katechezą to jest taki problem, nie? Że no, wszystkich księży się pcha do katechezy, nie? No, ja znam mnóstwo super księży, którzy no, akurat w tym się nie czują, albo no, trafiają właśnie do szkoły średniej z jakimś podręcznikiem metodycznym, który ma mnóstwo zalet, ale no, często jednak no, nie do końca dobrze się sprawdza w jakimś takim... Po prostu mówimy w pozornie, że to się nadają, tak? No. Znaczy, raz, że się nie nadają, dwa, że często mają dobre chęci, ale po prostu nie wiedzą jak. Więc ja gdzieś tam to próbuję robić, tylko no niestety nie mam na to wystarczająco ilości czasu, ale moje takie marzenie jest robienie takich pomocy generalnie właśnie zwłaszcza dla jakichś tam katechetów, czy po prostu księży, którzy mają chęci. Bo znam księży, na przykład takiego jednego, który po prostu no super uduchowiony człowiek, który chciał jak najlepiej, no i zrobił którąś sobotę, właśnie w niedzielę ogłoszenie, słuchajcie, będzie ognisko, będzie pizza, przyjdźcie, będzie ekstra, zapraszam. No i gadał o tym przez całą niedzielę. No i w następną sobotę na tym ognisku był on i organista. I nigdy więcej. Ja mówię, no i co ja mam jeszcze zrobić, nie?
i widzę, że on chce, tylko po prostu nie ma kreatywności, no bo nie każdy mówi kreatywność, nie? Nie każdy może mieć jakieś tam doświadczenie. Więc dla mnie takim marzeniem zrobienie w końcu, jakby miał czas, jakichś takich narzędzi, które po prostu będą dla gości, którzy po prostu chcą, nie masz pomysłu, to spróbuj to i to. I mało tego, że mam taką ekipę, że nie wiesz co, jak to słuchaj, ci tam pomogą zrobić coś tam. Bo też to jakby no szerzej widzę, nie? Jakby tam gdzieś dużo działam w realu, w takim znaczeniu, że jakichś tam akcji charytatywnych, bo to widzę, że to świetny haczyk też dla takich młodych ludzi niewierzących, nie? Wierzysz czy nie, to tam widzę, przyjdziesz na akcję, pomogę, nie? I potem kolejny etap. Słuchaj, a chcesz przyjść, nie wiem, na jakiś tam wyjazd, gdzieś tam coś, albo TikToka nagrać? No okej, okay. krokami, potem często przychodzi, a to ksiądz, wiesz co, bo może bym się wyspowiadał w końcu, albo coś, nie? Więc przejście po prostu stopniowe, nie? I chętnie bym po prostu pokazywał ludziom, jak taką drogę robić, nie? Idziesz na parafię, nie ma nic, no to krzykniesz ognisko księdzem, nie przyjedą, nie? Ale krzykniesz, robię bieg charytatywny dla parafianina, o, to ci przyjdą, naprawdę ci przyjdą ludzie, nie? I potem z tych 2-3 osoby się zostaną, które potem może jakieś z tobą pojadą do Lizbony, nie? A potem jakim powiesz, słuchajcie, a może byśmy się wydywali tam co tydzień, co dwa na początek. Więc no moje takie marzenie jest pomaganie ludziom, którzy właśnie gdzieś tam w realu są w tworzeniu jakichś takich żywych wspólnot parafialnych, młodzieżowych. Wiesz, moje pytanie jest, wynika z tego, no bo wiesz, jak długo można być księdzem do siedla, nie? W sensie takim, że wiesz, no wyobraź sobie, że zakładając, że jednak chcesz być księdzem do końca życia i nie zrobisz jakiegoś coming outu albo jakiś po prostu cyrku, no to wiesz, no to za 20 lat no, to już nie będzie tej chemii, nie? Tak się spodziewam, znaczy nie, czego oczywiście się życzę, żebyś miał tą chemię, nie? Ale może być już, wiesz, ciężej, nie? Bo już sam mówisz, że przy TikToku tak naprawdę to bez wsparcia młodych to byś tak nie popłynął. Zdecydowanie. No, więc, a teraz wyobrazić sobie, że ci młodzi, którzy teraz ci doradzają, będą mieli swoje dzieci, wiesz, i tak dalej, nagle, i oni będą patrzeć na kolejne media, które są... Nie kumam, także, ale mam wnuka, który to kuma, wiesz? Idź to tutaj do księdza dziadka Rafała, on ci powie, wiesz? Nie, ja mam tylko pełną świadomość, że no, ogólnie schemat medialny jest taki, że masz rok, dwa, a potem przychodzą następni, nie? Więc jakby to dla mnie też jest... Czy tak jest w twoim przypadku? Znaczy, nie, no, widzisz, obserwujesz to, żebyś spadał? No akurat nie, ale to akurat dziwi, nie? Ale jakby no, dlatego jakby no, mam tego świadomość, nie? Że po prostu media są, a potem wchodzi ktoś inny, ale też drugą stronę widzę, że jakby to, co teraz robię, to ktoś sobie może otworzyć za parę lat, nie? I właśnie w kontekście tych tam pomocy, jakichś tych schematów robienia, jakichś tam akcji kreatywnych, których już zrobiłem sporo, też wiem, że te schematy one mogą zostać, nie? Więc ogólnie, no, dla mnie w ogóle genialne jest to, co zrobili protestanci z kursem Alfa, nie? To jest dla mnie kosmos, nie? Jak to oglądam, ma to oczywiście na swoje wady, tam niektórzy gadają, że za bardzo protestanckie i tak dalej, no ale jeżeli chodzi o sposób produkcji, jeżeli chodzi o dynamikę, jeżeli chodzi w ogóle sam schemat odcinków, no bardzo praktyczne. Oczywiście nie wszędzie się sprawdza, ale to taka baza wyjściowa, uważam, że jest super, nie? I uważam, że idąc właśnie w takim schemacie, nie? Że właśnie robisz coś w internecie, zostawiasz, no i potem generalnie kto chce ma do tego dostęp i sobie z tego czerpie nawet za kilkanaście lat, albo po prostu potem odświeża to, co już jest. Tak jak z kursem Alfa zrobili, według mnie zrobili to super. No to jest akurat bardzo, bardzo słuszna uwaga, że wiesz, ktoś wykonał kawał pracy, i tu aż żal po prostu, żeby się tym nie dzielić po prostu, nie? Bo to jest... Ja to mam takie doświadczenie mojej wspólnoty, która organizowała wiele rekolekcji, że tworzysz pewien schemat i bardzo często ten schemat rekolekcji albo pomysł na rekolekcję i tak dalej, wiesz, chowamy do szafy, jak to tam leży, a tak naprawdę wszystkie te rzeczy to są konkretne narzędzia do tego, żeby zacząć działać, jakby usystematyzować, jakoś ułożyć, to jest ten, także bardzo podoba mi się to, tym bardziej to, ta wizja tego, że wiesz, że zostawiają po sobie narzędzia, a nie tylko i wyłącznie dobre wrażenie, nie? No to, tak, to jest ten. Wiesz co, już zbliżamy się powoli do końca czasu poświęconego na tę rozmowę. No, bo powiem szczerze, że mam jeszcze całą masę innych rzeczy, które chciałbym poruszyć, bo to jest zdecydowanie ciekawe. Liczę, że jeszcze kiedyś przyjmiesz zaproszenie, w takim razie będziemy mogli... Bardzo chętnie. Nie tylko na TikToka. Zawsze chętnie, jak mogę pomóc. Dziękuję ci bardzo za obecność. Jakiś komunikat do widzów. Ja bardzo dziękuję, że jesteście, że oglądajcie, kładnie robią dobre rzeczy, naprawdę super w ogóle, że jest takie medium i że jest w ogóle w internecie, bo to taki szerszy temat, ale generalnie właśnie no, to, co wy robicie, też jest mega spoko, w takim znaczeniu, że no, młodzież naprawdę w internecie, jak coś jest, to może to znaleźć, więc to jest super i generalnie wspierajcie,
na wszystkie możliwe sposoby. Ja dzięki wielkie za przyszłość. Tak, wiesz, po prostu płyniesz tutaj. Ja. To step. Tak, a próbowałeś kiedyś rapować? Właśnie kiedyś tak, ale to, że to ten, Hot Stick, który nagrywałem, jak była pandemia właśnie i tam potem taką piosenkę, no, czy taką, już taką poważniejszą, ale to też jest taki temat, nie, że generalnie właśnie, bo dla mnie już tak kończąc, nie, że protestanci są takim wzorem, że wystarczy po prostu spróbować coś zrobić, co ogólnie robi dobre rzeczy, nie? Muzyka, robić coś świetnego, więc oni robią świetną muzykę, nie? I tak samo te rapsy i tak dalej, też uważam, że no, to jest super metoda dojścia. Dużo, dużo dobrych katolickich raperów. Tak, zresztą no. Dwa dni temu to było całkiem tak, dużo. To jest Arkadio, właśnie, SBS, no. Stał, no. Tylko tak szczerze, właśnie to oni są super, ale tak jak ich policzyć, to jednak no, myślę, że ileś takich jeszcze mogłoby w to wejść, nie? A no tak, to jakby, że tak powiem, rynek jest no, jak najbardziej no, do wygrania. Dzięki ci jeszcze raz w takim razie. Ja dzięki ja się z Państwem żegnam. Życzę dobrego dnia i do zobaczenia. Szczęść Boże.